Dzień dobry wszystkim, cześć. Słuchajcie, ja na początek chciałbym podziękować ludziom tutaj, którzy stoją za mną, którzy trzymają te billboardy, plakaty, bo one nie zrobiły się same. Ci ludzie poświęcili kupę czasu, żeby to wszystko przygotować. I mamy nadzieję, że to, co teraz tu mówimy, to, co ogłosimy, to, co skandujemy, czyli stop segregacji sanitarnej, nie pójdzie na marne. Mamy zamiar jednoczyć się ze wszystkimi. To nie jest wiec polityczny jednej czy drugiej partii. Tu są stowarzyszenia z lewa, od lewa do prawa. I myślę, że w tej formie taki protest ma jedynie sens. My się nie dzielimy. My działamy tutaj wspólnie, razem. I będziemy działać dalej. Mamy zamiar kontynuować ten marsz, ten protest przeciwko segregacji sanitarnej. Nie zgadzamy się z tym, co chce wprowadzić rząd od 15 do 17 września poprzez ustawę 1449. Zachęcam wszystkich. Włączcie gogle. Wygoglujcie, co oni tam planują. Kwarantanny po 30 dni. 30 tysięcy złotych kary dla niezaszczepionych, czy coś tam jeszcze. Bóg wie, co jeszcze. O co im wszystkim chodzi? Po co oni wszystko chcą to wprowadzić? Tylko i wyłącznie po to, żeby każdy dostał ten paszport covidowy. Żebyśmy się nim odbijali w restauracji, w klubie, na koncercie, w kościele. Mamy przykład z dzisiaj. W połowie września ma być organizowane jakieś spotkanie na Słowacji z papieżem Franciszkiem. Na świeżym powietrzu. Co jest wymagane? Paszport covidowy na świeżym powietrzu? My tutaj stoimy w jakiej grupie? Ile na nas tu jest osób? Jak działają rządy? Słuchajcie, my chcieliśmy zgłosić to zgromadzenie. Nie pozwolono nam. Wiecie dlaczego? Bo zgromadzenie można robić tylko na 150 osób. Wczoraj, w tamtym tygodniu, mecz siatkówki w Tauron Arenie. Pełny. Wszyscy bez maseczek. Tak naprawdę wszyscy mają to już głęboko gdzieś. Te maseczki i te szczepionki. Piotrze, przecież wejdę. Słuchajcie, ale jak w ogóle do tego doszło? Media. Od TVN-u po Onet, RMF i TVP. Wszyscy. Rano śniadanie z koronawirusem. Informacje. Zakażenia. 200. 3 zgony. Po południu w RMF-ie raport. Ile zakażonych? No to jest chore. Ci w Onecie jeżdżą samochodem i opowiadają o koronawirusie. Bez sensu. W TVN-ie to samo. Po wiadomościach, po faktach. Jeżdżą autobusem we dwoje i opowiadają o koronawirusie. No coś takiego nie może trwać wiecznie, panowie. Szanowni państwo, panie i panowie. Ile mamy zakażeń? Od czerwca po 200 dziennie. Liczba zgonów, faktycznie. Ja nie mówię, że wirusa nie ma, wirus jest. Ja sam przeszedłem, moja żona przeszedła troszeczkę ciężej. Ale nie o to chodzi, żebyśmy się wszyscy tutaj wykluczali poprzez segregację sanitarną. Dlatego mam nadzieję, że media, które były tu obecne, do których udzielałem wywiad, nie przedstawią nas jako antyszczepionkowców, bo my, tutaj stoi kolega zaszczepiony i on popiera nasz postulat, stop segregacji sanitarnej. I to jest główna rzecz, która nas wszystkich powinna łączyć. Słuchajcie. Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Słuchajcie, i tak na koniec. Jeszcze kolego, tu jeden czy drugi zabierze głos, potem dzięki uprzejmości służbom mundurowym uda nam się przeprowadzić marsz wokół rynku, ale potem jeszcze spotkamy się tutaj. Jeżeli ktoś z was chce dołączyć do nas, pomóc nam w organizacji następnych wydarzeń, serdecznie zapraszamy. Dziękuję za przybycie.